Cześć wszystkim, witam Was serdecznie i witam się z Wami z ciągnika, bo aktualnie jadę na pole, jestem w drodze, za mną dwie przyczepy. Dzisiaj kosimy poletko nasze doświadczalne, na którym obsiałyśmy połowę pszenicy, oczywiście odmiana goplana, jak jeszcze jest wspomniałam. Połowę działeczki obsiałyśmy z dodatkiem biostymulatora, był to Fertiacty SD z firmy Timac Agro, a kolejna połówka nie dostała tego biostymulatora przy zaprawie. Więc to było nasze doświadczenie tegoroczne. Zobaczymy, jak na tym wyjdziemy. Dane doświadczenie przeprowadził również u siebie pan Szymański. On wyszedł na plus. Zobaczymy, co będzie u nas. Te dwie przyczepy nie są przypadkowe, ponieważ będziemy to ważyć. Chcemy zobaczyć to naocznie, mieć tutaj dla Was i dla mnie, dla nas porównanie tego, czy warto, bo o to w sumie w tym wszystkim chodziło. Werka zaraz do mnie dojedzie, ja również już w sumie widzę działkę. Wy jeszcze nie. Tatuś zapewne już kosi, jeszcze go nie widzę wprawdzie. O, jaki ładny sprzęt, zobaczcie tylko. Widzicie jednak? Stare nie znaczy brzydkie lub niezadbane. No dobra, to my widzimy się, ja z Wami widzę się na działce i za chwilkę zobaczycie, jak to wygląda i oczywiście pokażę Wam, jak wyglądało to w trakcie sezonu. Widzimy się za chwilkę, buziaczki. Trochę mam szybę brudną, Werka jest już z tatą w kabinie kombajnu i zaraz będziemy sypać, ponieważ wykonałyśmy już dwa przejazdy. Także na pierwszą przyczepę leci, jak się nie mylę, wersja bez biostymulatora. I zaraz będziemy kosić wersję z biostymulatora. I latamy sobie, tatuś kosi. Kosi tutaj aktualnie wersję tą z dodatkiem biostymulatora. Także pięknie to wygląda. A po tej stronie, o tutaj widzicie, odcięło się jednak. Czyli po prostu tutaj mamy tą pszenicę bez dodatku biostymulatora. To wymaga jednak skupienia się, więc nie patrzcie, że tak dziwnie wygląda. Ta działka troszkę nam tutaj nie wygląda na taką, na której można by było robić jakieś, wiecie, poletka doświadczalne, bo mamy tutaj ją dzieloną. O, zresztą widać. Mamy lód, o tutaj. Wy tego nie zobaczycie, o tak, jakbyśmy nagrywały to z ciągnika, a tutaj wy zobaczcie. Bardzo ładnie wszystko widać. A my jesteśmy tutaj. Serio, taka zabawka fajna, ten dron. I filmy są moim zdaniem też lepsze dzięki niemu, także same plusy. Na druty tylko trzeba uważać, bo byłoby niekolorowo. Tatuś już nam wraca, więc zasypujemy drugą przyczepę i zaraz jedziemy do mojego znajomego ważyć, ponieważ jak wiecie, my nie mamy wagi u siebie, ale za to mamy znajomych, którzy mają wagę, także Jarka serdecznie pozdrawiam oraz dziękuję mu bardzo za udostępnienie wagi. W sumie jestem bardzo tego ciekawa, bo dotychczas nie robiłyśmy takich porównań na pszenicy, a w tym roku sobie zrobiłyśmy takie porównanie, naprawdę, moim zdaniem. Ogólnie to najbardziej ciekawe porównanie ze wszystkich dotychczas, jakie robiłyśmy, bo zawsze było to porównanie, która odmiana lepiej, jedna od drugiej, która będzie ładniej nam sypała, prawda? A tutaj chodzi jednak o zaprawianie zboża. Przyznaję się, nie sprawdzałam pogody, przyznaję się bez bicia i zobaczcie tylko na ten błotnik na przykład. Zaczyna już nam kropić, więc Werka pojechała również na chwilkę do domu, zostawiła mnie samą na polu, ponieważ trzeba pochować przyczepy, które zostały w domu, pocofać do garaży i tak dalej. Zboże zostało już wykoszone, to znaczy tyle, ile zaplanowaliśmy na naważanie, zostało już tutaj nam wsypane na przyczepy. Tatuś poleciał na kolejną działkę, w sumie niedaleko, a ja... Ojejku, jaki się wiatr zrywa, a ja lecę plantykować przyczepy. Dobra, przyczepy ogarnięte. Teraz tylko czekamy na Werkę i jedziemy z tym towarem, bo naprawdę jestem tak bardzo ciekawa, a poza tym przestało padać.
Ja to mam naprawdę takie szczęście. Ale co tam, niech nie pada, niech ta pogoda troszkę jeszcze się wstrzyma, byśmy mogli skończyć te żniwa. Bo naprawdę już nie mogę się doczekać tego końca. No i to nie oznaka tego, że już spoczywamy na laurach, tylko zaraz zaczynamy buraka ćwikłowego, więc nie ma to tamto, ruszamy dalej z pracą, przygotujemy się do tego, bo troszkę nam zostanie tutaj na przygotowanie się akurat do tych wykopków, więc tak jak wspomniałam, czekam na Werka i zaraz ruszamy w drogę. W sumie niedaleko, więc do sąsiedniej miejscowości skoczymy tak ciągnikiem, wycieczkowo, także czekam na Werkę i ruszamy. Zobaczcie tylko, jest i ona, królowa kotlickich dróg polnych i autostrad. A tak żartuję, to nasza tylko Werka. To tylko ona. I my już jesteśmy, także wjeżdżamy na wagę. Spaść, bo będzie przypał. Skrzydeł jednak tutaj nie rozwiniesz. Jadą panienki z tyłu. Dobra, stop! Wysiądźmy, żeby było bardziej wiarygodne. Teraz zjedziemy jedną przyczepą. I co? No pokaż ile jest. Zawsze od tamtej sumy odejmiemy to i wyjdzie nam różnica. Także możemy wyrazić. Zapraszam, zapraszam. I jeszcze musimy to przeliczyć na areo, oczywiście. Oczywiście. Dobrze, gdzie tu jest wyjazd? To samo miejsce. No, trzeba jakoś nawrócić. O, tutaj? No. Czemu tak mało mieć? Co to dla takiego kierowcy jak ty, Werka? Dasz sobie radę. Ursusa przesuniemy troszkę. No, fajny Ursus. I też z kosiarką. Widzisz? Taki zestaw. Szkoda, że nie to Lexa. Takim zestawem też byś Werka jeździła, co? No pewnie, że tak. No, także poważone. I zaraz zobaczymy. Będziemy liczyć. Dobra, zjeżdżamy, wykoszone. I naprawdę, wow, ileż ona sypnęła. Nie spodziewałam się po niej, w sumie fajnie wyglądała, ale wiecie, wygląd to nie wszystko. I w sumie ta pszenica pokazała również w zbiorniku, naprawdę. Także ja lecę pierwsza, za mną tatuś. Różnicy było, jak przeliczaliśmy tak na szybko z tatą, około 200 kilo na hektar. Także różnica również u nas była, jest w sumie. Zjeżdżamy jeszcze w sumie na kawałek koło Domciu. Ale to już wiecie, koło domu to zawsze szybciej się kosi, bo to zawsze najbliżej, prawda? Także za chwilkę jeszcze widzimy się w domu. No i w sumie jakbym miała oceniać go plany, no tego plana moim zdaniem na drugim miejscu się obasowała w skali innych odmian, więc tak, jedziemy, a raczej jadę. I ja już zjechałam, jestem jak widzicie już z Werką koło Domciu, kosimy ostatnią działkę. Miałam powiedzieć ostatni przejazd, ale jeszcze, no jeszcze dwa przejazdy zostało. A, byś okłamała ludzi. No. A ten odcinek już będziemy kończyć, także jak widzicie doświadczenie moim zdaniem na plus, również u nas. I subskrybujcie nasz kanał, klikajcie dzwoneczek. Lajkujcie. Znowu to zrobiłeś, znowu mi przerwałaś. Klikajcie dzwoneczek, koniecznie. Na tej filmie to mało mnie chyba będzie. Bo mnie wiecznie nie było cały czas. No. Biedna Werka. Nadrobimy to. Bywa i tak. Nadrobimy to w kolejnym odcinku. Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, klikajcie łapki w górę.
w górę, pamiętajcie w górę. Komentujcie, jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście również na dole. A my się z Wami żegnamy. Do następnego odcinka. Cześć!